W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Uwielbiamy Cię, Ojcze, wywyższamy Twoje święte imię, Sima ta kwada wysławiamy Twoją sima. wszechmoc, wysławiamy Sima Twoją ta kwada potęgę, sima wysławiamy wszystkie Twoje dzieła, kwada jana na sima. wysławiamy dzieła rąk Twoich, Kwada Ojcze. Uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię, bo jesteś z nami tutaj teraz obecny. I Twoja chwała i Twoja obecność wypełnia nasze serca. I w imieniu Jezusa niech wypełnia ta obecność serca wszystkich, którzy to oglądają, wszyscy, którzy teraz zanurzają się w Twojej miłości. Dziękujemy, Panie, że jesteś teraz, jesteś przy nas. Jesteś ze wszystkimi, którzy nas oglądają, że możemy otworzyć tę wspólnotę uwielbienia Ciebie, bo to jest naszym celem, Panie, żebyś Ty był uwielbiony, żeby Twoje imię było głoszone, żeby imię Jezusa było uwielbione na ziemi. Tak, Amen. Jezu, Ty widzisz, jak wiele serc jest spragnionych Twojej obecności, jak wiele serc woła do Ciebie. Nie słyszę odpowiedzi. Wydaje im się, że modlą się do ściany. Ty widzisz, jak wiele owieczek jest zagubionych. I właśnie teraz te owieczki przynosimy do Ciebie, Jezu, abyś zwrócił szczególną uwagę właśnie na tych, którzy się tak źle czują. Abyś zwrócił uwagę na tych, którzy chorują, którzy chodzą po różnych osobach, dzwonią, piszą, jeżdżą na różne spotkania i nie doświadczają żadnej przemiany, żadnego przełomu. Oddaję w Twoje ręce te owieczki, które czują się gdzieś na krawędzi. Przytul teraz bardzo mocno każdą taką osobę i okaż każdej z tych osób swoją miłość, swoje serce gorejące, płonące ogromną miłością. Tak, i dziękujemy Ci, Maryjo, że wstawiasz się za nami, że jesteś pierwszą, najświętszą z najświętszych osób, która toruje nam wiarę, pokazuje nam, jak mamy zaufać Bogu, jak do końca mamy się Mu oddać, jak wbrew wszystkiemu, co nam świat pokazuje, co nam życie pokazuje, co nam trudności pokazują, mamy być posłuszni woli naszego Ojca w niebie i wiedzieć, że On nad tym wszystkim panuje. Nad każdą tą trudnością, którą przeżywamy, nad każdą chorobą, nad każdym zniewoleniem, w ostateczności On jest Jego Panem i wszystko to ciągle chce zabrać i zwycięży. I zatriumfuje serce Jezusa przez Ciebie, Maryjo, za Twoim stawiennictwem. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Matko moja kochana. Amen. Amen. Troszkę się nie widzieliśmy, bo byliśmy na wakacjach, ale już po wakacjach chcemy się wznowić nasz kanał, nasze modlitwy z Wami. I na początku kilka ogłoszeń, tak na szybko. Już w niedzielę najbliższą o godzinie 18:00 zapraszamy na wieczór chwały do Wołomina, parafia świętego Józefa Robotnika. Bardzo blisko stacji PKP, czyli jak ktoś jest z Warszawy, to może dojechać sobie kolejeczką. I będzie naszym gościem Marcin Zieliński. Będziemy razem uwielbiać Pana i wierzymy, że jest moc, błogosławieństwo, moc uzdrowienia się wyleje tego dnia. Także zapraszamy Was serdecznie. A kto nie będzie mógł przyjechać, będziemy robić transmisję na Facebooku. Może uda się też na YouTubie. Na Facebooku strona parafii świętego Józefa Robotnika. I kolejne wieczory chwały to już będzie 28 września. I zazwyczaj to będą ostatnie niedziele miesiąca. Serdecznie Was zapraszamy. Chcielibyśmy też podzielić się, bo cały czas wiadomo, modliliśmy się z ludźmi, czy telefonicznie, czy indywidualnie, też przeżywaliśmy różne spotkania w tym czasie i chociaż tylko kilka świadectw chciałem Wam przeczytać, to może tak będziemy, ja trochę świadectwa, trochę Ty będziesz, dobrze, żeby nie było tylko o tych świadectwach.
Wczoraj zadzwoniła do mnie kobieta, która ogląda wasze nasze tutaj nasze kanały Bożą Moc, nasz program, i mówi, że właśnie, że ma bóle w plecach, bóle przy nerkach, prawdopodobnie jest jakieś nerwobóle, nie usają jej te bóle. No i pomodliliśmy się, uwielbiliśmy Pana Boga, poczuła gorąco, poczuła właśnie jakiś uścisk, poczuła, że Bóg jest przy niej, ale ból został. To mimo wszystko rozmawialiśmy dalej, jeszcze raz się pomodliliśmy później, jeszcze ten ból został, ale zaczęła opowiadać mi świadectwo, że pokazała nasz program koleżance, która na razie odeszła od kościoła, ale jest właśnie jako na zachętę, żeby wrócić do wiary. I ta koleżanka, oglądając nasz program, powiedziała tak, westchnęła do Boga: o Boże, żebyś mi zabrał ból w nodze, bo miała ból w ostrogę w pięć. I w tym momencie ten ból odszedł. I ona sobie zdała sprawę, że ten ból odszedł dopiero po 2 godzinach czy 3. I już kilka tygodni minęło od tego, 2 tygodnie, ból nie wraca. Wiem, że tam jakoś trwał bardzo długo ten ból, kilka lat. Także chwała Panu za to, że takie dzieła czyni. Chwała Panu. Wierzymy też, że ta siostra właśnie się nawróci w pełni dzięki temu i wróci do sakramentów i do współpracy z łaską naszego Ojca. I po tym świadectwie właśnie ta osoba, z którą mi to opowiadała, też doznała uzdrowienia pełnego, ból odszedł, była zachwycona, że właśnie przeszedł. Ucieszyliśmy się razem z mocy Jezusa. Jedna osoba napisała na YouTubie o loginie Bebe pod naszym filmem: Boże, ja czuję to samo, co on teraz powiedział na końcu. Jestem w szoku, poczułam ciepło, zdrętwiały moje ręce i plecy. Także chwała Panu za to, że przyszedł z tym doświadczeniem do jednej z tych osób. Od innej osoby dostałem świadectwo, że zabrał jej bóle biodra i uda, też oglądając nasze programy. Też nakręciłem taki jeden filmik ze świadectwa z Ernestem i tam też była krótka modlitwa o uzdrowienie i jedna osoba napisała: Karol, wierzę, że ten, który miał problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa, to ja. Kręgosłup ma się coraz lepiej. Dziękuję i pozdrawiam w imię Jezusa. Tu jedno takie świadectwo też z niedawnej modlitwy stawieniczej. Modliliście się i był obraz, jak ktoś trzyma nóż nade mną. Jezus uzdrowił ten moment. Kolejna skorupa spadła z moich oczu. Chwała Bogu i Mamie Maryi. Rzeczywiście w czasie tej modlitwy był taki obraz właśnie noża nad tą osobą i to doświadczenie było traumatyczne dla niej i okazuje się, że w tej Bożej mocy Bóg potrafi przyjść do takich wspomnień. Także dzięki Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie. I Gosia napisała pod naszym filmem ostatnim: bardzo Wam dziękuję za modlitwę. Miałam nastroje depresyjne i brak jakiejkolwiek iskierki nadziei na zmianę od kilku dobrych lat. Podczas Waszej modlitwy szłam do szatni w pracy i zorientowałam się, że zapomniałam klucza do swojej szafki. Wracając po klucze, słyszałam słowa poznania, że osoba, za którą się teraz modlicie, szuka kluczy. Wiedziałam w sercu, że to o mnie. Szybko wróciłam do szatni i popłakałam się. Poczułam, jak ciepło po mnie spływa i powiedziałam Jezusowi, że przyjmuję to uzdrowienie. Od tego czasu codziennie czuję się świetnie. Pełna energii, bez żadnych lęków, bez bóli i czuję poprawę humoru. Chwała Panu. Dziękuję bardzo za to, co robicie. Chwała Panu. Także po ostatnich filmikach tutaj chciałem serdecznie pozdrowić całą ekipę z Podkarpacia, szczególnie Basię, która jest taką ewangelizatorką i tam wiele osób do Pana Boga z powrotem przyprowadza.
Wierzę, że w trakcie tych modlitw, które mieliśmy razem właśnie z tymi ludźmi z Podkarpacia, bardzo dużo uwolnień się dokonało. Uwolnień takich od złych duchów, od działania złych duchów. Wierzę, że zostały uzdrowione nogi, które tam były problemy z chodzeniem. Wierzę, że jakieś takie sytuacje rakowe zostały uzdrowione w imię Jezusa. I tam widzę, że powstaje jakiś nowy zaczyn Bożego działania tam na Podkarpaciu. Także za to też dziękuję Panu. Też jeszcze Alicja mi napisała w ostatnim czasie. Byłem w czerwcu. Zanim synka się modli w szpitalu z przyjacielem i modliliśmy się, bo naszą jakieś trudności około cukrzycowe, chyba też nie była cukrzyca, całkiem rozpoznano. O, czekaj, bo mikrofon tam jest sobie całkiem rozpoznana. I Karol, ja wiem, że chyba tam było kilka tygodni i próbowałem stabilizować te różne hormony. I pamiętam, że po tej modlitwie już się ten chłopczyk poczuł lepiej. Ze szpitala i po 2 miesiącach właśnie otrzymałem tutaj od niej taką wiadomość. Cześć Robercie, chciałam podzielić się z Tobą naszą radością. Cukrzyca Marcina jest w remisji, tak silnej, że dziś odstawiliśmy insulinę. Całkowicie. Wierzymy, że jest to uzdrawiające działanie Boga. Mam wiarę, choć jeszcze nieśmiałą, że ten stan będzie już trwał. Jeśli znajdziesz jeszcze minutkę w swoim zapomnianym grafiku, to proszę, żebyś westnął. Będę wdzięczna. Dobrego dnia. Właśnie, zobaczcie, w tym świadectwie mam wiarę, choć jeszcze nieśmiałą, że ten stan będzie trwał. Co mówi nam Słowo Boże o tym, że mamy mieć wiarę, że to się stało? Nawet jak nie widzimy jeszcze tego efektu, o który prosimy, to mamy mieć wiarę, że to już się dokonało, bo Jezus już tak naprawdę tego dokonał na krzyżu. I możemy mu śmiało dziękować za to uzdrowienie. Amen. Słuchajcie, jest taki, jakbyście sobie otworzyli Pismo Święte, edycji świętego Pawła. Tutaj Robert ma w ręku, ja mam aplikację na telefon, też bardzo fajną. I proponowałbym otworzyć sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział. Wersety 22-25. To tutaj jest taka fajna zabawa czasem. Czas przeszły, przyszły, teraźniejszy, tak? Bo kiedy modlę się o uzdrowienie... Miałem to zaznaczone. W trakcie modlitwy, no to jest czas teraźniejszy, tak? Wierzę, że coś otrzymam w czasie przyszłym. Natomiast Jezus nas zaskakuje w tym fragmencie, bo On mówi: wierzcie nie tylko, że otrzymacie coś w czasie przyszłym, ale ja chcę, żebyście wierzyli, że wy to już otrzymaliście w czasie przeszłym, że to już się dokonało. Zobaczcie. Może przeczytaj, Robert, ty. Zapewniam was, jeśli ktoś powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie będzie powątpiewał w sercu, lecz wierzył, że to, co mówi, spełni się, to tak mu się stanie. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to wam się stanie. Na 24 wersecie akurat się tutaj Robert zatrzymał. 25 jest o tym, że warunkiem przyjęcia uzdrowienia jest przebaczenie. Do tego też dojdziemy. Ale zobaczcie, właśnie ten werset 24 no jest absolutnie wywrotowy. Zaskakujący. No ja osobiście, jak to odkryłem, to byłem bardzo zaskoczony. Miałem oczy szeroko otwarte, jak... Zobaczcie, wierzcie, że otrzymaliście wszystko, o co prosicie w modlitwie, a to wam się stanie. W jednym z nauczań Michała Świderskiego właśnie. Michał bardzo piękne nauczanie na ten temat zrobił i w ogóle odsyłam niestrudzenie i cały czas
was do nauczań Michała Świderskiego, wystarczy wpisać na YouTubie Michał Świderski nauczania i tam zobaczycie mnóstwo, 50 kilka odcinków. 60 już przeszło chyba. Tak, z pięknych, wspaniałych nauczań, konkretnych, syntetycznych. Michał ma głowę tak... Informatyka, więc jest, musi mieć wszystko poukładane. Głowa informatyka, ale on jest doktor informatyki. No właśnie. Ma analityczne myślenie, bardzo fajny dar przekazywania też tej wiedzy, którego się naprawdę świetnie słucha. My to dukamy i stękamy i się trochę plączemy, ale no. Się modlimy z wami i wierzymy w moc Bożą. No właśnie, jeszcze doczytajmy ten 25 werset. Doczytaj. A kiedy przystępujecie do modlitwy, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komu, aby również wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wasze przewinienia. Co wam powiedzieć, że miałem jedną taką modlitwę wstawienniczą a propos tego przebaczenia. Bardzo długą. Ona się ciągnęła kilka godzin. I na końcu się okazało, że ta osoba miała właśnie problem z przebaczeniem. Tak? Okazało się, że w sumie to miałem kilka takich modlitw, ale ten jeden przypadek wam opowiem. I się okazało, że nie potrafiła wyrzec się żalu do Pana Boga, tak? No bo przebaczamy różnym osobom, przebaczamy mamie, tacie, bratu, księdzu, policjantowi, natomiast Panu Bogu, no to trudno powiedzieć, że przebaczam Panu Bogu, tak? Bo Pan Bóg nie jest winowajcą. Natomiast mogę się w swoim sercu wyrzec żalu do Pana Boga. Ona nie była w stanie wyrzec się tego żalu do Pana Boga, że inne osoby, z którymi miała do czynienia, które o wiele bardziej grzeszyły, były o wiele dalej od Pana Boga. Ona była już na drodze nawrócenia od 6 lat, że im się lepiej powodzi niż jej samej. Prawda? I nie była w stanie właśnie przez ten moment, nie była w stanie przyjąć uzdrowienia, przyjąć pełnego uwolnienia, bo się zatrzymała właśnie na tym żalu w swoim sercu, dlaczego im się powodzi lepiej, a nie mi. Przecież ja jestem na drodze już na drodze nawrócenia od 6 lat, czy od iluś. Chodzę codziennie do Komunii Świętej, przyjmuję sakramenty, chodzę do spowiedzi świętej, chodzę na wspólnotę. Dlaczego ja tego nie mam? O co proszę? Inny przypadek, drugi, kiedy też pewna pani prosiła o to, żeby została uzdrowiona relacja w jej małżeństwie. I kiedy tak od słowa do słowa rozmawialiśmy na temat tego bardzo poplątanych relacji małżeńskich, okazało się, że ta pani stwierdziła, że jej mąż, że on się musi nawrócić i wręcz powiedziała, to on jest głupi, to on jest tym złym. Nie ja, ja jestem okej, ja jestem wspaniała, doskonała. I tutaj też przez to zacięcie, no, to uzdrowienie nie mogło pójść głębiej, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, no, że Bóg nie gardzi sercem pokornym i skruszonym, więc to jest niezwykle ważne, żeby przyjmować uzdrowienie sercem pokornym i skruszonym, sercem żałującym za wszystkie moje grzechy, które popełniłem. Ja bym jeszcze wrócił do tej wiary, o tym, co mówiliśmy, czyli z jednej strony mamy uwierzyć, że to się dokonało, czyli być pewni, bo wiara to jest pewność. I to właśnie stanąć na tej wierze. Z drugiej strony zobaczmy dzisiejszą Ewangelię. Dzisiejsza Ewangelia akurat jest taka, że Jezus przychodzi do teściowej Piotra, ona ma gorączkę, wszyscy ją znamy i Jezus się zwraca do tej gorączki i mówi, żeby ona odeszła w tej chwili od niej. Tak, rozkazuje tej gorączce. Rozkazuje właśnie. To jest to, co jest, to jest drugi punkt. Raz, uwierzyć. Dwa, rozkazywać tej gorączce. Tylko, no kim my jesteśmy?
Ja jestem Robert, Jacek. My to na siebie tak mówimy w żartach, Jacek i Placek. Nie, co my możemy gorączce, chorobie rozkazywać? My nic nie możemy. Komu my w ogóle możemy rozkazywać? Ale mamy Jezusa i Jego imię potężne. Jego święte imię. I nasz duch, wypełniony Duchem Świętym, możemy stanąć w autorytecie Jezusa, czyli stać się w cudzysłowie jakby Jezusem. Ale tak jakby skorzystać z Jego natury, wszechmocy, tej natury, która panuje nad wszelkim stworzeniem, ma wszelką moc twórczą i ma wszelką wszechmoc po prostu. Więc wtedy, stając w Jego imieniu, możemy powiedzieć: w imieniu Jezusa gorączko odejdź, w imieniu Jezusa raku odejdź, w imieniu Jezusa choroby płuc, które wierzę, że też teraz chce Jezus komuś uzdrowić, odejdźcie, te obturacyjne zapalenie, nie zapalenie, tylko te OV, już nie pamiętam, jak to się mówi, ale to jest to nieuleczalne już w ogóle. To dzisiaj wierzę, że Jezus cię uzdrawia z tej choroby, która jest już nieuleczalna, bo paliłeś wiele lat i masz te obturacyjne choroby płuc, tam gdzie woda się zbiera. I to po prostu musisz się zwrócić i już uwierzyć, czyli być pewnym, że to się dokonało i dziękować Bogu, bo proście w dziękczynieniu też mówi Słowo Boże. Wyobraźcie sobie, ja to jeszcze inaczej wytłumaczę, że jesteście bliskimi przyjaciółmi prezydenta Andrzeja Dudy, załóżmy, tak? I macie ważną rzecz do załatwienia. Macie w środku, w kieszeni schowane upoważnienie od prezydenta, żeby tą rzecz załatwić. I idziecie, załóżmy, do banku, żeby wyciągnąć ogromną sumę pieniędzy. Może akurat zły przykład podałem z Andrzejem Dudą, ale... Super miliarder. Ale załóżmy, że macie to upoważnienie od super miliardera, tak? Od Bill Gatesa, nie wiem, on jeszcze żyje, nieważne. Żyje. I macie to podpisane przez niego. Dowolną kwotę możecie sobie wyciągnąć. Wchodzicie do banku, tak? Pani patrzy na ciebie. Przepraszam, że tak już personalnie. Pani patrzy na ciebie. Kto ty jesteś w ogóle? O, załóżmy, patrzy na mnie, tak? To ty jesteś. Czego ty chcesz ode mnie? Poproszę 1 000 000 złotych. Chyba pan żartuje. Kto pan jest? Co pan jest? Proszę pani, niech pani się ze mnie nie śmieje, bo ja mam tutaj upoważnienie. Proszę zobaczyć ten podpis. A! Bill Gates. Przepraszam. Kawuśkę. Już, tak. VIP room. Już się robi, już proszę bardzo. Drzwi te. Pani Alu, proszę przyjść. Zobaczcie, my mamy podpisane przez Jezusa podpisaną kartę in blanco, możemy powiedzieć dokument, białą kartkę in blanco, w której możesz wpisać prośbę. To jest oczywiście obrazowo wszystko to, co tłumaczę. Możesz wpisać tam: proszę o uzdrowienie mnie z raka tarczycy. Tak? Podpisane Jezus. Ty tą kartkę z tą prośbą ofiarowujesz Ojcu w niebie. To jest Ewangelia Jana, 16 rozdział. O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, to wam się spełni. Ojcze, zobacz. Uzdrów mnie z raka tarczycy. Zobacz, kto się tam podpisał. Przepraszam, że teraz znowu będę parafrazował. Ojciec patrzy i mówi: a, Jezus się podpisał. Okej, nie ma problemu. Bądź uzdrowiona. Amen. I jeszcze wracając do wiary, jakby spojrzeć na Pismo Święte, Jezus pokazuje też właśnie te dwa wzory wiary. Jeden to jest, jak prosi Piotra, żeby wszedł na wodę, bo on chodzi po wodzie. I zobaczcie, co robi Piotr. Nie analizuje, że on się utopi, czy się nie utopi. Robi ten krok wiary, czyli idzie w ciemno, staje na wodzie. Owszem, on za chwilę się podtapia, ale ten pierwszy krok robi. A drugą wiarę, to jest wiara świętego Tomasza, gdzie
Tomasz mówi, że on chce dotknąć ran Jezusa, chce dotknąć, chce zobaczyć i wtedy uwierz. I co wtedy mówi Jezus? Gani Tomasza, że to nie jest wiara, o którą mu chodzi. On chce wiary, która jest zaufaniem i pójściem w ciemno, oparciu się na Jego Słowie. Jezus mówi, chodź po wodzie, to będziesz chodził. Jezus mówi, zostaliście uzdrowieni w moich ranach, w Izajaszu, krwią Jego, Jego cierpieniem, zostałeś uzdrowiony, to Ty to teraz musisz wejść na tą wiarę, stanąć na Słowie i ogłaszać to, zwracać się przeciwko tej chorobie w potężnym imieniu Jezusa i dziękować Mu, że tak się właśnie stało. Ale jest, kochani, ktoś, no zaraz jak się skończy ten odcinek, być może przyjdzie i powie ci, to są głupoty, to są głupoty. I Bóg dał ci tą chorobę, żebyś cierpiał, żebyś nosił ten krzyż, żebyś się w ten sposób upodobnił do Jezusa, bo to jest wola Boża. Znamy to? Albo drugie. To Bóg zesłał na ciebie tą chorobę, bo Bóg cię doświadcza. Bóg chce sprawdzić twoją wiarę. Znamy to? Albo coś takiego. Nie, to są, nawet jak się chwilę dobrze poczujesz, faktycznie choroba odejdzie. Nie, to mi się coś zdawało, to jest chwilowe. Jak sobie coś mocno będę wmawiał, to faktycznie może to siłą autosugestii jakoś coś w mózgu się stanie, że ten mózg wyśle jakieś tajemnicze receptory. Słuchajcie, ojciec Emilian Tardif, taki charyzmatyk, który już nie żyje, on tam zmarł jakoś, no nieważne, nie wiem, w latach gdzieś, początek 2000 roku. W każdym razie jego też właśnie takim pytaniem zarzucali. On mówi, proszę pana, a to lekarze do niego przyszli i mówili, że ksiądz tutaj chorym mówi o uzdrowieniu, że są uzdrowieni i oni jak w to wierzą, to faktycznie przez siłę autosugestii faktycznie doświadczają tego uzdrowienia. A Tardif się zaśmiał i mówi do jednego z tych lekarzy, to niech pan sobie wyobrazi, że ma ośle uszy i ciekawe, czy panu takie długie uszy wyrosną. I może kiepski ten żart, ale... Ale on chyba też powiedział to, czemu wy nie wmawiacie waszym pacjentom, że są zdrowi. Też. Innym razem powiedział, no to idź, chodźcie w takim razie do szpitali i wmawiajcie im, że są zdrowi, to nie będziecie mieli pracy. Zobaczcie, diabeł przychodzi i zasiewa pytania. Teraz już mówię poważnie. Zasiewa pytania. Tak jak zasiał pytanie Adamowi, tak i Ewie, czy na pewno Bóg powiedział to i tamto? Czy na pewno, nie? Takie jakieś wątpliwości. A nie mówi, Bóg tak nie powiedział. Czy na pewno? Czy to tak do końca jest, tak? I moglibyśmy, pokaż to słowo, Pismo Święte, i moglibyśmy gryźć się teraz, rozkminiać na wszystkie sposoby, czy to jest tak, czy siak, czy to filozoficznie tak, a może psychologicznie tak, a może jeszcze inaczej tak. A my chcemy was zachęcić do tego, żebyśmy na każde pytanie szukali odpowiedzi w Słowie Bożym. Na każde pytanie szukali odpowiedzi w Słowie Bożym. Szukali odpowiedzi w nauczaniu Kościoła katolickiego. W katechizmie Kościoła katolickiego. W adhortacjach papieskich. Tam nie ma, słuchajcie, nic, co by było przeciwne Słowu Bożemu. Jak wzięliśmy do ręki Humanem Vitae, encyklikę Jana Pawła II i rozdział o chorobie, co należy robić w czasie choroby? Czy faktycznie, tak jak niektórzy mówią, należy to uznać jako wolę Bożą i po prostu usiąść i płakać? Czy... A Jan Paweł II pisze, nie, prosić o uzdrowienie. Kiedyś przyniesiemy i wam to przeczytamy. Prosić o uzdrowienie. Z wiarą, że Bóg jako miłosierny ojciec przyjdzie i tak jak mówi Psalm 103, wersecie 3, on leczy wszystkie nasze niemoce, wszystkie nasze choroby.
I na wszystko mamy odpowiedź w Słowie Jak Bożym. wszystkie, to i twoje. I jedną tylko taką wątpliwość wam chciałbym od razu zdementować. Czy faktycznie choroba może być wolą Boga? Tak? To jest najczęstsze pytanie, które przychodzi. Musimy sobie z tym pytaniem poradzić. W tym sensie, że musimy znaleźć odpowiedź, prawdę na to pytanie. Tak? Czy faktycznie wolą Bożą jest choroba? No i teraz zobaczmy. Dzieje apostolskie 10:38 na przykład, tak? Że Jezus przeszedł przez ziemię, był napełniony Duchem Świętym i mocą i uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod wpływem, którzy byli zniewoleni przez diabła, którzy byli nękani przez diabła. Tak różne są tłumaczenia. Zobaczmy, Jezus w Ewangelii dzisiaj nie powiedział teściowej, że kochana, musisz się troszkę jeszcze, wiesz, także się naprzykrzyła temu mojemu Piotrusiowi, że jeszcze, wiesz co, jeszcze 3 dni ci się należy tej gorączki, a ja popatrzę, jak ty to dzielnie znosisz. No nie, Jezus przyszedł, rozkazał gorączce. Ktokolwiek do niego przyszedł, nikogo, zobaczcie, nie odesłał z chorobą, żeby sobie dalej chorował. Czyli jeżeli pragnieniem Jezusa było to, żeby uzdrawiać i uwalniać, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widział mnie, widział Ojca, mówi Jezus, tak? W Ewangelii Jana 14:6 do Filipa. Kto widział mnie, widział Ojca. A więc Ojciec jest taki sam, jaki jest Jego Syn, jaki jest Jezus. Więc jeżeli Jezus uzdrawia, uwalnia choroby, przeciwstawia się im, to jak może być wolą Ojca, wolą Boga, to żeby te choroby były? Amen? Amen. No a ja to tak też biorę po ludzku prosto, że po pierwsze musimy zrozumieć, że Bóg dopuszcza chorobę, ale na takiej samej zasadzie, jak dopuścił II wojnę światową i mordowanie i setki innych wojen. I tak samo jak dopuszcza to, że gwałciciel gwałci dziecko. A dlaczego dopuszcza Robert? Dopuszcza, bo dał nam wolność. A dlaczego dał nam wolność? Żeby nas męczyć tą wolnością? No nie, no żebyśmy my sami wybrali dobro. Ale on to dopuszcza, to inaczej, że on tego chce. Przez grzech pierworodny, nasze grzechy, grzechy naszych rodziców, niestety diabeł ciągle ma dostęp. I ciągle to jest jego królestwo, w cudzysłowie. Jest ciągle tego księciem tego pole świata. Działania. Pole działania. I dlatego ta choroba jest, nie dlatego, czyli chce jej diabeł. Czyli nie możemy przypisywać intencji diabła Bogu. On nas chce zniszczyć, zaprowadzić do śmierci. I tak jak na logikę, jak ja mam 5 dzieci, żadnemu z moich dzieci nie chcę, żeby chorowały. To dlaczego mój ojciec, który jest dobry, który jest miłością, jak mówi Jan, on by chciał, żeby moje dzieci chorowały. No nie. Ja się z tym nie zgadzam. I wierzymy właśnie, od kiedy my to odkryliśmy z Jackiem, że Bóg jest tylko dobry. On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. W liście do Jana czytamy. Więc kiedy to odkrywamy, to stwierdzamy, tak, Panie, Ty jesteś tylko dobry. I Ty po to posłałeś Jezusa Chrystusa, żeby On wziął na siebie moje grzechy, moje słabości, moje cierpienia, moją niemożność dojścia do Ojca, bo ja nigdy nie dojdę sam do Ojca. Bo ja mogę kupować się tysiącami modlitw, tysiącami uczynków dobrych i tak nie dojdę do Ojca, bo potrzebuję Zbawiciela, potrzebuję Jezusa. I po to nam, Ojcze, dałeś imię Jezusa, żebyśmy nie byli jak te sieroty, jak ci, którzy nie mogą rozkazywać chorobie, nie mają żadnego wpływu na rzeczywistość. Byśmy w mocy imienia Jezus mogli zmieniać rzeczywistość i te choroby, żeby znikały. Na koniec, bo ja ten fragment, przepraszam was, mówiłem z głowy i tak może trochę chaotycznie, chcę go dokładnie przeczytać, ale już nie będę tego komentował, obiecuję. Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Szedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła, bo Bóg był z nim. Amen.
Amen. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś teraz z nami, że przez potężny imię Jezusa chcesz tutaj działać, chcesz pokazać, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że ciągle masz otwarte ręce, strumień Twojego światła, strumień Twojej łaski ciągle wypływa z Twojego serca. Masz tysiące dobrych myśli o nas. Masz tysiące myśli tylko, aby nas podnieść, aby nas uzdrowić, uleczyć. Ciągle tego pragniesz i nigdy nie przestajesz tego pragnąć. Cię błogosławię, Ojcze, że wystarczy, że my wyciągniemy ręce przez naszą wiarę i możemy otrzymywać skarby Twojej miłości. Błogosławię Cię, Tato. Błogosławię Cię. Uwielbiam Cię. Wywyższam Cię, Panie. Wywyższam Cię, bo Pan już mi pokazał dzieci uzdrawiane, ale też osoby dorosłe z choroby Aspergera. W imieniu Jezusa Chrystusa, choroba Aspergera, odejdź. Rozkazuję Ci odejść od tych wszystkich, którzy cierpią z tego powodu. Uwielbiam Cię, Ojcze, wywyższam Twoje święte. Tak, Panie, Ty przychodziłeś i czyniłeś tylko dobro. I za to dobro Cię ukrzyżowaliśmy. Ja Cię, Panie, błogosławię za to, wywyższam Cię. Wywyższam Twoje imię, Panie, bo się troszczysz o nas. Jesteś jak ten ojciec z przypowieści, który czeka ciągle z otwartymi rękami, nie ocenia, nie obwinia, nie odrzuca, nie skazuje na potępienie. Ciągle otwarty, ciągle ze szczerym sercem. Bogu, uwielbiam Cię, Panie, w tym. I dziękuję Ci, że teraz możemy się zwrócić do wszystkich dzieł diabła i je niszczymy teraz w najświętszym, najpotężniejszym imieniu Jezusa, czyli niszczymy wszystkie dzieła diabła, które dokonał w duszach i sercach naszych przyjaciół, które nas oglądają. W imieniu Jezusa łamiemy Twoją moc, diable. W imieniu Jezusa łamiemy Twoją moc depresji, smutku, lęku. W imieniu Jezusa odchodzicie teraz i nie wracacie już więcej. W imieniu Jezusa łamiemy moc diabła w chorobach, rakach, nowotworów, chorobach układu krążenia produkującego wszelkie nie trzustka, tylko tutaj hormony, tarczyca, tak, wszystkie łamiemy, wszystkie te złe duchy, które w tarczycach się zagnieździły, ogłaszamy zdrowe tarczyce w najświętszym imieniu Jezusa, ogłaszamy zdrowe nogi, zdrowe kolana, zdrowe kości, ogłaszamy zdrowe układy nerwowe w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa także rozkazuję Tobie wszelkie demonie, które gdzieś się zagnieździłeś w głowie, w rękach, w nogach, w brzuchu, w biodrach, gdziekolwiek się tam zagnieździłeś, uczepiłeś. W imieniu Jezusa Chrystusa masz odpaść, masz iść pod krzyż naszego Pana, aby On Tobie rozkazywał. W imieniu Jezusa Chrystusa uwalniam Ciebie teraz i łamię te kajdany, te łańcuchy zła, którymi byłaś spętana, które Ciebie oplatały dookoła, które nie pozwalały Ci trzeźwo myśleć, przez które nie mogłeś zebrać spokojnie myśli, przez które nie mogłeś spokojnie spać. W imieniu Jezusa Chrystusa to odchodzi w tym momencie. Tak, Panie, dziękuję teraz, że wierzę, że przychodzisz do Alicji. Do Alicji zabierasz jej problemy ze wzrokiem. Czy to jest jakiś rodzaj zaćmy, czy jakiś rodzaj niedowidzenia. Wierzę w to, że teraz uzdrawiasz Alicję. Wierzę w to, że przychodzisz do Michała i problemy ze ścięgnami. Uzdrawiasz jego problemy ze ścięgnami ręki, z poruszaniem ręki. Błogosławię Cię, Panie, za to. Wierzę też, że Pan przychodzi teraz do Doroty, która ma problemy tutaj z ręką. Jesteś po jakimś wypadku. W imieniu Jezusa Chrystusa niech te kości się zrastają, niech te kości się prostują, niech ta ręka będzie władna całkowicie, niech odejdzie wszelki niedowład tej ręki. W imieniu Jezusa Chrystusa ten nadgarstek niech będzie uzdrowiony w mocy Jego krwi. Błogosławię Cię, Panie. Wierzę także, że Pan przychodzi i uzdrawia układ moczowy.
Szczególnie widzę taką starszą osobę, która jest uzdrowiona. Wierzę także, że przychodzi Pan do młodej kobiety i do też małżeństwa, gdzie jest problem płodności. W jednym małżeństwie jest problem u męża, w drugim u kobiety. I Bóg Was teraz uzdrawia, namaszcza Was z płodnością. Mówi, to jest moje pierwsze błogosławieństwo dla ludzkości. Idźcie i bądźcie płodni. Bądźcie pewni, że ja chcę dla Was płodności ciągle. Że nigdy nie przestałem chcieć dla Was płodności i nie jest to moja wola, żeby było to wstrzymane. Wierzę, że Pan przychodzi także teraz z łaską uzdrowienia do chorób nosa, problemy związane z oddychaniem, jakieś astmy, alergie, jakieś polipy takie widziałem, które tam się odrywają i znikają w imieniu Pana. Szczególnie Pan przychodzi do Małgorzaty, która już od wielu lat, właśnie co wycina, to zaraz odrośnie, co wycina, znowu odrasta. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiona całkowicie. Amen. Nigdy więcej polipów. A ja mi Pan teraz pokazał osobę, kobietę, która już ma wyznaczony termin na operację nowotworu piersi, wycięcia. I Pan mówi teraz, zbada jeszcze raz tą pierś, bo już jest właśnie w tej chwili uzdrawiana. Błogosławię Cię, Panie, za to. Wszelkie nowotwory w tym momencie niszczymy. Niszczymy, nakazujemy Ci wszelki zły duchu, który stoi za tym nowotworem, abyś odszedł, aby ten nowotwór teraz się wycofywał, znikał, wszelkie guzy wysuszały się, znikały, zmniejszały, całkowicie znikły. W imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Rak wątroby. Rak wątroby. W imieniu Jezusa Chrystusa nie ma Ciebie już. Też i cukrzyca, która było to świadectwo, też przyjmuję to uzdrowienie na siebie. Jeszcze wierzę, że Pan mi pokazał osoby, które popełniły w swoim życiu aborcję i nie mogą sobie poradzić z tym. Też napisała do mnie Agnieszka. To tutaj już skrócę, nie będę wszystkiego tego czytał. Że jest wdzięczna za świadectwa, za kanał, że jej pomaga, że wzrasta w wierze. I ona zajmuje się, jest we wspólnocie, która przygotowuje rekolekcje uzdrowienia właśnie, uzdrowienia wewnętrznego dla osób, które przeżyły aborcję lub w jakiś sposób się do niej dołożyły, przyczyniły. To są rekolekcje Winnica Rachael, uzdrowienie po aborcji. Jej najbliższe takie rekolekcje będą 8-10 listopada w Koszalinie. Jak piszecie diecezja koszalin.pl / uzdrowienie po aborcji. Ja w treści filmiku wkleję pod spodem ten link, także jak ktoś może, to niech się zapisze. Ale też łamiemy w imieniu Jezusa teraz wszelkiego ducha aborcji, wszelkiego ducha, który powodował smutek w Twoim życiu, który powodował ciągłe wyrzuty sumienia, ciągłe spowiadanie się z tego grzechu. Uwalniamy Cię mocą krwi Jezusa. Jesteś, ostatnio przychodzi też do Ciebie radość. Też po modlitwie została uzdrowiona. To była modlitwa przez telefon tylko, wyłącznie. I pani, która była przykuta do łóżka na stwardnienie rozsiane. Nie na stwardnienie rozsiane, tylko szpiczak na kości. Miała szpiczaka kości. Przychodziła do niej pielęgniarka codziennie, była już karmiona, już z wyrokiem, że będzie leżała do końca życia. Powiedziałem jej w imieniu Jezusa, wstań, zacznij chodzić. I ona się poderwała, zaczęła chodzić najpierw z chodzikiem. Po kilku dniach zaczęła chodzić samodzielnie. I niedawno wróciła z urlopu, z jakiegoś wyjazdu, zadowolona, szczęśliwa, uśmiechnięta. Dzisiaj rozmawialiśmy z nią przez telefon i dziękujemy Ci, Panie, ale mówię to po to, aby w tym momencie wszystkie choroby nóg znikały, aby Wasze nogi w imieniu Jezusa Chrystusa wypełniajcie się życiem, Duchem Świętym, Jego mocą i siłą, abyście stanęli prosto na tych nogach, prostych, równych,
uzdrowionych, Amen. Nie jakichś trzęsących się galaretowatych, ale mocnych, silnych, tak. Wypełnionych mocą Bożą Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. Amen. Amen. I jak się modliłaś, to zobaczyłem osobę, która lewą stopę jest jej prostowana, bo była jakaś zgięta. I zobaczyłem osobę uzdrowioną z bólów kręgosłupa i z przyczyn, które są w kręgosłupie, że nie może chodzić albo ma jakieś trudności. Chwała Tobie, Panie. Wszystkie deformacje cielesne, znikajcie w imieniu Pana. Widzę jakąś deformację tutaj związaną coś ze szczęką. Gdzieś jakieś przestawienie, coś, jakaś krzywa szczęka, nie wiem dokładnie. W imieniu Jezusa Chrystusa, szczęko, masz się prostować i przyjmować Bożą moc, Jego łaskę. Amen. Amen. I prosimy Was, święci, szczególnie Ciebie, Maryjo, o wstawiennictwo, aniołowie, święci nasi... Święte Orione, święte Alojzy Orione. Nasi święci aniołowie, stróżowie, święty Michał Archaniele, święty Rafale, który tak uczestniczysz w dziele zbawienia. Święty Ojcze Pio. Prosimy Was Szarbelu. Teraz wszyscy wstawiennictwo. Nakładajcie teraz, prosimy Was wszyscy święci, abyście teraz położyli swoje dłonie na naszych głowach. Na głowie każdej osoby, która teraz tutaj tego słucha. Ja widzę obecność Jana Pawła II przy wielu osobach. Właśnie miałem mówić, święty Janie Pawle II. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Ja, ksiądz Popiełuszko, także pokażę. Wspaniałe, wspaniałe wstawiennictwo całego nieba. Naszych aniołów stróżów, że wyśpiewują, teraz słyszę śpiew tych aniołów, które się cieszą, wyśpiewują Bogu chwałę. Bo jesteś święty, Ojcze, jesteś wspaniały. Tak, Panie, to jest wszystko prawda. Że takie okruszki ukochałeś, takie marne prochy, jakimi jesteśmy, Ojcze. Amen. Tatusiu. Jaki jesteś wielki i wspaniały. Tatusiu, wspaniały. Tatusiu nasz. Tak, amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I jeszcze na koniec prosimy Was, piszcie swoje świadectwa, czy w komentarzach, czy podsyłajcie na Messengerze. To jest dla nas bardzo budujące i potrzebne też. Chcę Was zapewnić, że te intencje, które piszecie, piszecie ich sporo, omadlamy je w duchu, także wszystkie przedkładamy na ołtarzu i na Eucharystiach i w duchowej modlitwie indywidualnej. Wierzymy też, że powstanie większa grupa, która będzie omadlała Wasze intencje. Także bądźcie tego pewni i piszcie swoje świadectwa z odwagą, aby Bóg był uwielbiony i Jego święte imię. Panie Boże, zapłać. Jakieś bracie ogłoszenie? Bracie Jacku. Pozdrawiam Was wszystkich. Naprawdę kocham Was. Kochamy A szczególnie was. Podkarpacie. I idziemy dalej. Pamiętajcie, 28 września. I teraz już 8 września, 28 września i każda ostatnia niemalże niedziela zapraszamy do Wołomina na Wieczory Chwały. Zobaczcie, w Wołominie nie tylko gangi i złodzieje i mordercy, ale Boża moc w Wołominie. Amen. Amen.